Chyba nikt nie ma wątpliwości, że najbardziej w RTV gry nadaje się na żołnierza idealnego. Opanowałem do perfekcji sztukę kamuflażu. To znaczy, nagrałem dwa ujęcia, jedno, że tu jestem, a drugie, że mnie nie ma i takiego efektu użyłem w programie do montażu. Potrafię posługiwać się improwizowaną bronią. Jeśli te dowody was nie przekonują, wystarczy zajrzeć do mojej oryginalnej książeczki wojskowej, gdzie jak byk stoi, że mam kategorię A, a więc nadaje się do walki. Natomiast moi koledzy z TV gry, oni myślą, że wojna to taka gra w karty. Ale! Kurwa! Jordan mnie postrzelił. Czy to była moja głowa, która tak daleko odleciała? Ała, czołg mnie załatwił. Po przygodzie w dżungli w grze Green Hell, gdzie nauczyliśmy się ważnych lekcji na temat survivalu, postanowiliśmy wyszkolić naszą ekipę na froncie II wojny światowej. Bo jak się okazało, T-Bone, nasz redakcyjny ekspert od symulatorów, strzelnek taktycznych czy hardkorowych strategii, gra aktualnie w grę Hell Let Loose, znajdującą się w Early Accessie, wykorzystując jego ekspertyzę i naturalne umiejętności przywódcze. Wow, idziemy w złym kierunku. Dobra robota, generale. Postanowiliśmy zebrać drużynę i zmienić losy wojny. A oto najmężniejsi ludzie, jakich zdołaliśmy zebrać. Ej, witaj w domku. Ej! Ej! Raz. Klasz. To brzmiało, jakby ktoś się wywrócił na takie blaszane półki. Pam. Pi. Bi. OBS pokazuje, że mój komputer wykorzystuje 1,1% procesora. I to jest mocny komputer. Henry Cavill by takiego nie złożył. Ja myślę, że by udźwignął. He. Silny jest. Mogę tylko zgadywać, o czym myślał T-Bone, przysłuchując się naszemu bełkotowi. Wiem jedno. Kiedy do nas przemówił, nie mieliśmy wątpliwości, że to urodzony dowódca. Willkommen! Attacken! Das ist eine Befehl! Zaczęliśmy od wyboru klasy, która miała definiować naszą rolę na polu bitwy. Kto chce być medykiem? Ja mogę być. Head, ty weź anti-tank. Jak się zmienia w trakcie? Bo ja wziąłem tego automatycznego szturmowca. Jordan, ty weź co chcesz. Spawn na garnizonie D5. Wow, robi się strasznie poważnie. Ten górny. Z żołnierskiego na nasze. Ten u góry. Jestem. Witaj, dowódco. Willkommen, ja. Najważniejsza rzecz odnośnie całej tej gry to jest środkowy klawisz myszy, który daje takie markery. Bagno! Jak kogoś zauważycie, kto nie jest z nas, usmarknijcie i będziemy tam strzelać. Czy tutaj wszystkie postacie nie mrugają, czy tylko Jordan? Jordan jest cały czas czujny, wiesz? O nie! Nie chodźcie do wody. Ach, ten realizm. Na drugiej Meine szefie. Grzesiek, czy jakiś kontekst historyczny? O co walczymy? Nie wiem. Ja tu jestem tylko szarym żołnierzem. Wyrwano mnie z Frankfurtu. Żarty żartami, ale wojna szybko pokazała nam swoje prawdziwe oblicze. Mamy Shermana na 3... O Jezu! Gleba. Biegnę. Jordan, szarżujesz. A, zablokowałem się, kurwa. Sherman ma słaby punkt za lewą dyszą. Chciałem go zraszować. Bandażuje się, spoko. No dobra, nie pokazała. Chodźcie w lewo. O, coś innego do nas strzela. Mateusz, czemu jesteś w wodzie? O! Tam! A! Dostał! Gdzie? Strzelają do nas! Widzę go! Właśnie dlatego jestem w wodzie. Nie spodziewają się tego. Czy ktoś oddał strzał? Nie, potrzebujemy medyka. Medyk! Jak się medykuje? O, medyk dostał. Czyli możemy się poddać, tak? Dobrze. To prawda, wrogowie nie byli gotowi na naszą niekompetencję, ale mieliśmy w zanadrzu tajną broń, niezwykłą determinację. To była dobra rozgrzewka, a teraz już wszyscy wiemy, jaka jest nasza funkcja na wojnie. Zapamiętajcie zapach tych lilii, to ostatni zapach, jaki gdzieś poczujecie. Potrzebujemy wszystkich, nawet tych złych. Na prawdziwej wojnie nie mielibyśmy drugiej szansy. Och, jaki respawn wielki, wszyscy zginęli wcześniej. Amerykanie na 10. Nienawidzę Ameryka. Ja właśnie zaobserwowałem amerykańskie krzaki taktyczne, które się doczytały dopiero. Jesteśmy pod ostrzałem. Tam jest. Uwaga. Tam po kucaka, bo... Szymon, ty tam nie spoglądaj. No ja tonę znowu! Dlaczego on nie umie pływać? Płyń! Prawdziwi żołnierze umieją pływać. To jest niedokładność historyczna. Tam ich biegnie. Ktoś tam. Front okazał się niezwykle wymagający, nawet dla największych weteranów, ale na szczęście zawsze mogliśmy liczyć na nasze służby medyczne. O! Medyk! Spokojnie! Znowu wyciągnąłem granat bez powodu. Bandaż, please! Jestem nowy w tym fachu, wybacz. Radzisz sobie całkiem dobrze.
postawię tutaj outpost na przypadek, aby garnizon nam rozwalili. Wow, jak to zrobiłeś? Jak w Death Stranding będzie muzykę puszczało teraz. A tu Chalk strzela, więc nie wyrywajcie do przodu. Spokojnie, jest komentarz. Wow! Nie wyrywajcie do przodu za bardzo. Co się wydarzyło? Ja widziałem tylko flaki. Czy to była moja głowa, która tak daleko odleciała? Po dogłębnym przeanalizowaniu materiału źródłowego mogę potwierdzić, że nie była to głowa pana Mateusza, lecz Jordana. To była głowa pana Mateusza. I był z takim opanowaniem, jak już wiesz, z niejednego pieca chleb jadł. O, no właśnie, to czołg. A, czołg, no. O! 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 O, jakie efekty. Amerykanie, przed nami. Rzucam granat, North, tuż przed nami. Są tu, marker. Wchodzą na flagę. Rzucam granat. Jezu, 24 klatki, masakra. Dostałem w głowę, mam 15 klatek. 20 klatek. Wystarczy. Filmowe. Lepiej niż w Deadly Premonition. Naładowałem granat. Ty, ale ty leżysz, ty wstań może z tym granatem, co? Po co? Świetnie rzucam na leżąco. A to wybuchnie samo, czy oni tak muszą na to wejść? Wybuchnie samo. To nie minam. Podstawy. Granat! Wow, uciekać! Ała! Żyjesz? Idą na North. Zabiłem jednego. Chciałbym chociaż raz zobaczyć wroga. Ktoś przede mną umarł. Ła! Ja też. Dobra, dobra. Ała! Wróg! Marker! Mateusz, musimy pomóc im. Nie mów na mnie, Mateusz. Wysypują się od strony 1-0. Muszę się zbliżyć do ekranu, żeby zobaczyć te małe literki 1-0. Tu z mojej pozycji można do nich walić jak do kaczek. Jordan, wracaj! Wracam, tam nic nie ma. Nie szarżujcie tak, to jest gra o chowaniu się za murkiem przez godzinę. No i skończyła mi się amunicja, więc teraz Luger. No, czekajcie, bo ja muszę pobiec, chyba postawić garnizon. Trzymajcie flagę, dobrze sobie radzicie. Jest jakiś Amerykanin przy tym domku tutaj. On chyba będzie chciał wyjść z boku. Nieładnie tak mówić z boku. Zmieściła mi się gra. Wygraliśmy! Ooooo! Dokonaliśmy czegoś wielkiego. Ja mam 7 kili. No ja zabiłem jedną osobę. Dostałem awans. Ja też, wow. I łatwiej niż w TV gry dostać awans tutaj. Trzeci poziom żołnierza. Gratuluję. Nie czuję się jakoś lepszy. Ale wiesz już, żeby nie wchodzić do wody, nie szarżować czołgów. Nie ma co ukrywać, że nasze zwycięstwo zaskoczyło wszystkich, bo wydawało nam się, że jesteśmy beznadziejni. Okazuje się jednak, że w Hell Let Loose nie chodzi tylko o zdobycie jak największej liczby zabójstw. Chodzi o wypełnienie misji, czyli na przykład odparcia przeciwnika. Wróg po prostu mógł być mocno skonfundowany, widząc co robimy. Ale to był dopiero początek legendy. Za przywódcą. Musimy zdobyć przedmieścia. Ej, ale się teraz czuję jak w tym filmie. W Gladiatorze? Dobra, my już pójdziemy na kolejną flagę. O jedną flagę. Za daleko. Czy jesteśmy w stanie prowadzić dialog tylko tytułami filmów wojennych? Przed nami cienka czerwona i... Ale jak jest z nami taki Overlord, to damy radę. Gwiezdne wojny. Co tu jedzie? O! Zatkał się. Co on robi? Wyjeżdżaj. Może go trzeba popchać. Różna się rozbiegła. Już poleciał, ja tu chciałem, wiesz, roleplayować. Humory dopisywały po pierwszym zwycięstwie, ale nie wiedzieliśmy jeszcze, że w tej walce spotkamy wiele, wiele dzikich kotów. Nie, to nie chodzi o pumy z dżungli jak w Green Hell. A, mam Garanda. O! Jedzie panterka. Ty jesteś jakoś dziwnie uszczęśliwiony tym faktem. Zawsze chciałem zapolować na panterę. Dobra, przebiegnijcie przez drogę, przebiegnijcie przez drogę. Szybko. Podkradniemy się pod tą panterę, zobaczymy. Aha. Czy żeby się kradać, trzeba kusnąć w wysokiej trawie, jak w każdej grze Open World? Skradać, znaczy się. Niemcy! Na polu. Na dworze. Zdjęty. Drugi! Coś mi przeleciało koło. Zdjęty. Potrzebujecie medyka? Nie. Oni potrzebują. Kurwa! Jordan mnie postrzelił. Czy mogę cię naprawić jakoś? Medyk! Strzelałem w Niemców, wskoczyłem. Strzelałem w Niemców. Ale o, przynajmniej kogoś trafiłem wreszcie. Przepraszam, Bon. Oho, ktoś tu zmienia magazynki w Garandzie. Tego dźwięku nie da się zapomnieć. Strzela do mnie.
ale bardzo niecelnie, nie martw się. Spróbujcie na drugą stronę się przedostać. Wszystkich nas nie zabiją. Dokładnie. No, chodźmy za czołgiem po prawej stronie. Kur... Nie zostawiamy Jordana, rzucam dym, podnieś go. Można Jordana uratować. Okej. Szymon, mam prośbę. No? Nie korzystaj absolutnie z mojej kamery, co zrobiłem z Jordanem przed chwilą. Przed nami są. Czemu zostałeś w ziemi, bad? Pomyliłem się i go dobiłem. Kto jest sprawny, to niech za czołgiem idzie. Jaka formacja, łabądź czy... Formacja na postrzelonego gołębia. Aha. Tam są. Tak, coś był, no. 1, 7, 5. Jaki wy macie render distance? Może schowamy się za tym wrakiem? Dobra, go. Chodźcie za bananem, Batmanem. Jeszcze nikt nigdy mnie tak nie znieważył. Jesteśmy nadzieją drużyny, możemy wbić na flag. A, strzelają do nas. Chleba! Idą z 9-0, nasi walczą na 9-0. 1-9-4 za dymem. O, ściągnęli cię. Dowódca nie żyje, słuchajcie. O Jezus Maria, ja właśnie do was biegłem i widziałem, jak padliście oboje. Nie, Jordan? Ja bym czekał na nas na rest. Jest tu Niemiec. Mojego... Kur... Zostałem zabity przez sojusznika Head, dlaczego? Ja rzuciłem granat, ale nie w twoim kierunku chyba. Chyba, że taką dużą siłę ma. Ma, no. T-Bone cały czas usiłował okiełznać nasze zapędy i ukierunkować jakoś ofensywę, co, jak wspominał w swojej autobiografii wydanej 20 lat później, było największym wyzwaniem w jego historii dowodzenia. Trzeba będzie ich szeroko oflankować. Idziemy, wszyscy są? Bardziej w lewo, by się przydało odpust postawić. Ja będę tutaj osłaniał, ja osłaniam. Zabezpieczyć odcinek... Zapamiętajcie zapach tych lilii, to ostatni zapach, jaki dziś poczujecie. Ja czuję zmarłą krowę. Ten zapach też możesz zapamiętać. Gdzie ty tam, Mateusz? Taki ochotnik. Może medyk nie powinien chyba tego robić. O! I chyba już strzelają. Ktoś strzela. Ja ich bejtuję. Zaraz cała obrona Niemców się na Mateusza po prostu przesunie. Dobra, idziemy dalej jeszcze głębiej. Bardzo dobrze. Coś mi tu łopocze w prawe ucho. To jest Niemiec. Gdzie? Biegną przez pole. Padł. Oh yeah. Mateusz, tu możesz wejść na tą wieżę wodną, to zsynchronizuje. O! Niemiec na farmie. Czy to jest dowcip? Dym i po prostu na farmę wbijać. Ja nie mam dymu. Oh, headu. Biegnę was zasłaniać. Ła! A, gdzie się schować? Tutaj, chodź na cmentarz do mnie, tu, Jordan. Chodź na cmentarz. Ja już nie byłem na cmentarzu. A niech się reszta ukryje na cmentarzu. Panterka jedzie nam na plecy. Tak, pantera na markerze. Tygrys. Heads, ataken. Jaka? O, Jezus Maria, jedzie do mnie. To jest moje 5 minut. Ta, 5 minut, raczej 5 sekund. Strzelam. Ała! Ściągnął mnie. Tu masz czołg, Head. Wal. Trafienie. Jest. Zainspirowani tym małym zwycięstwem, odzyskaliśmy siłę. T-Bone tylko wskazywał cele. Niemiec w oknie, Niemiec za murkiem. Niemiec na polu. A my posyłaliśmy kule. Idziesz do tyłu. Wow. Ała, czołg mnie załatwił. Au. Wow. No ale się posypaliście. Oż, kur... Wow. Ale mnie coś wywaliło. Mam to nagrane. Jordan, rozprasowało cię na ścianie. Dobra, musimy przemyśleć nasze uczynki. Po tym, co zobaczyłem, coś we mnie pękło. Jordan, ja się boję wstać, mam traumę. O, jestem ranny! Właśnie dlatego nie lubię wstawać. Wszyscy moi przyjaciele umierają. Boże, Jezu, jak on cierpi. Co mu się w rękę stało? Ja nie chcę wstawać z ziemi. Wojna jest straszna. Ja też nie. Nie, ja tu zostaję. Tak właśnie... A! Szymon! Na koniec nie pozostaje nam nic innego, jak przeprosić T-Bone'a. Boże, a T-Bone jest taki na twarzy, taki smutny. Yes! 5-0. Jakim cudem? Miałem teraz taki moment, że chciałem kwiatki zebrać, jak w każdej grze Open World. Mac, dowódco, czy uwzględniasz opad pocisku? Tak. Ty poleciałeś do góry, a ja do nieba. Prosto do nieba, to jest nowy film wojenny, który dzisiaj nagrywamy. Zabiłem Niemca! Wow!